Witam Was serdecznie w takim, myślę, że dość długo oczekiwanym odcinku, ponieważ odcinku, takim poradniku, w którym pokażę Wam, jak możecie zagrać, będąc na konsoli, z graczem na PC, no i w drugą stronę również. No więc tak, po pierwsze, zarówno Ty, jak i Twój znajomy, no głównie znajomy z konsoli, bo Ty to na pewno masz już zrobione, musicie otworzyć stronę, wejść na taką stronę, pobrać generalnie aplikację, którą można pobrać na stronie od Epic Games, czyli od wydawnictwa. I tutaj macie taki przycisk Get Epic Games. Tutaj po prostu klikacie i Wam się rozpocznie pobieranie. Ja to mam już pobrane, więc oczywiście nie będę tego pobierał drugi raz. Pobierze Wam się taka aplikacja. Tutaj ją macie. Następnie musicie się zalogować, ja tutaj już jestem zalogowany. No tutaj będziecie mieli takiego ludzika pewnie przekreślonego, klikniecie w niego i się łatwo zalogujecie. Kolejnym krokiem jest powiązanie konta z PS4. To będzie musiał zrobić ten użytkownik, który będzie chciał grać na konsoli, niezależnie jakiej, ważne, że na konsoli. Tutaj znowu Was wróci na tą stronę, od której zaczynaliśmy. I macie tutaj zakładkę Connected Accounts, czyli połączone konta. Klikacie w nią i jak możecie zauważyć, ja tutaj już mam PlayStation Network połączone. I ten osobnik, który będzie chciał to zrobić na konsoli, również będzie musiał to pobrać. I teraz tak, tutaj ja już jestem połączony, ale wszystko polega na tym, że klikacie po prostu Connect. I użytkownik będzie musiał wpisać prawdopodobnie maila oraz będzie musiał wpisać maila swojego, którego ma na konsoli, nie, jakąś tam nazwę użytkownika albo nazwę użytkownika i dodatkowo hasło, no i się połączycie. No i następnie z powrotem wracamy do tej oto aplikacji, no nie aplikacji, po prostu no Epic Games Launcher, do tego co pobraliście. No i klikamy tutaj w taką ikonkę znajomych. Ja tutaj już kogoś mam. Tutaj dodaj znajomego. To niezależnie, który z Was to zrobi, po prostu będziecie musieli sobie przekazać nick. Tutaj można wpisać albo nazwę, albo e-mail. No więc to też jest bardzo proste. Ja tutaj już mam. No nie mówcie, że nie mam. Zaraz będę miał nick znajomego. To także szybkie cięcie. No i dobra, wracamy. Tutaj już wpisałem nazwę znajomego, musiałem jemu sobie przypomnieć. No i po prostu klikamy wyślij. Następnie ta druga osoba musi przyjąć Wasze zaproszenie. No i już się widzimy, jak to potem dołączyć, jak się potem dołącza. No dobra, teraz już mi ten kupson akceptował. Zaraz Wam to pokażę. O, jest tutaj. Możecie również zauważyć, że się pokazuje ikonka kontrolera, co świadczy o tym, że jest z innej platformy. Nie wiem, czy jest różny kontroler na Xboxa i na PlayStation 4, ale kupson gra na PlayStation 4. I od razu Wam pokażę, jak się dodaje znajomego. Tutaj macie taką zakładkę. Tutaj, jak chcecie zaprosić, to wpisujecie, to już pokazałem wcześniej, ale na przykład duperos23. A jeżeli wysłaliście jakieś zaproszenie lub też otrzymaliście, to tutaj ono się znajduje. No i trzeba kliknąć przyjmij czy tam akceptuj, nie pamiętam. No i teraz widzimy już się w grze zaraz. No dobra, jak możecie zauważyć, już jesteśmy w grze. I teraz wszystko, co trzeba zrobić, to osoba, która jest na komputerze, na PC, kliknie wyszukiwarka ekip, ponieważ w drugą stronę użytkownik konsoli nie da rady znaleźć kogoś, kto gra na PS4. No i tutaj już widać na pierwszy rzut oka, że jest ikonka kontrolera, co świadczy o tym, że użytkownik gra na PS4, to znaczy no na konsoli po prostu. Nie wiem, czy jest różny kontroler na Xboxa i na PS4, ale wiem, że jak się gra w drugą stronę, to jest tutaj komputerek. Jak ktoś, kto gra na konsoli, gra z kimś na PC, to tutaj jest ikonka komputerka. No to klikamy po prostu dołącz. No i jak możecie zauważyć, dołączyliśmy. Tutaj również widać ikonkę kontrolera. Teraz wszystko, co musicie zrobić. Tutaj prywatność musi być ustawiona na publiczna, bo jeżeli jest na prywatna, to nikt nie da rady do Was dołączyć.
No jak tutaj macie założone lobby, chyba musicie mieć też tryb oddziałów minimum, żeby było jedno wolne miejsce. No. No i to chyba tyle. Jeżeli wam pomogłem, jeżeli znacie kogoś, no. Dobra, nieważne, teraz się trochę zaplątałem, bo chciałem coś głupiego powiedzieć, ale jednak tego nie powiem. No i po prostu, jeżeli wam pomogłem, no to możecie o tym napisać w komentarzu. Jeżeli znacie kogoś, kto gra w Fortnite'a, możecie mu udostępnić ten materiał, ponieważ Anusz chce zagrać z kimś z innej platformy, czy to konsolowiec z użytkownikiem komputera, czy to w drugą stronę. No i może nie wiem, że się da, bo naprawdę wiele osób się pytało mi na live'ach, jak ja gram z kimś z komputera, bo ja na live'ach gram z Fortnite'a. Skoro się nie da, no to otóż proszę, tutaj nagrałem właśnie taki poradniczek. Mam nadzieję, że wam pomógł, że jest na tyle jasny, że uda wam się również to zrobić. No i zachęcam też do zostawienia subskrypcji, bo jakże inaczej. Ponieważ na moim kanale się pojawia wiele treści z Fortnite'a, czy to właśnie takie poradniki, czy też po prostu live'y. No głównie live'y, ale od czasu do czasu też jak coś trzeba, to nagram jakiś poradnik. No i jeżeli chcecie też jakiś inny dodatkowy materiał, macie pomysł, to możecie również to napisać w komentarzu. A ja teraz już wam dziękuję za obejrzenie. No, po prostu do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.